I na dzisiejszego vloga mi się udało ułożyć włosy. Tym w sensie ułożyć, no tak wiecie. Zaczeskę zrobić. Moi drodzy, ściągawka jest, kaweczka jest i nagrywam wstęp po raz trzeci, czwarty, piąty, bo albo Czesiek drapie w balkon, albo sąsiad na górze wierci, tak, że po prostu co zacznę, to jest... Albo ktoś do mnie dzwoni. Na szczęście teraz wyciszyłem telefon i jest chwila, że nikt nie wierci i Czesiek się ogarnął. Ogarnął się, patrzy się na mnie, się ogarnął. Także moi drodzy, na wstępie chciałbym wam serdecznie podziękować za to, jak fajnie przyjęliście vloga u Andeca, bo w sumie nie spodziewałem się aż takich pozytywnych i miłych i ciepłych i serdecznych komentarzy, także dziękuję bardzo. I jak się ktoś zastanawia, to nie ma godziny wieczornej teraz za oknem, bo jest poniedziałek, jest godzina 15, a u mnie jest ciemno. Są tylne lampki, bo softbox, jakoś razi mnie po gałach i się mnie nie chce. Także słuchajcie, ja się rozbudzam, bo jestem od godziny 8.30 na nogach, plus minus, także fajnie. I właśnie chciałem zacząć od podziękowań i że jest mi tak ciepło i serdecznie. I przy okazji, słuchajcie, jak już tak miałem w głowie, że nagram kolejnego vloga, to oczywiście zacząłem spisywać sobie znowu tematy i się uzbierało trochę. No czemu on się przekręca? A się uzbierało i jest. Także dziękuję, że wam się mnie miło słucha gdzieś tam przy odrabianiu lekcji, przy sprzątaniu, zmywaniu, malowaniu paznokci, bo też takie komentarze były. Ja to doceniam, naprawdę, ja mogę do was mówić, słuchajcie. I też był bardzo fajny komentarz jeden, że ktoś się czuje, jakbym siedział obok tej osoby i byśmy sobie razem pili herbatę albo kawę i po prostu sobie rozmawiali jak znajomi. I właśnie to był cel, moi drodzy, to był cel tych vlogów. No dobra, ale żeby już nie przedłużać i żeby nie mieć takich długich wstępów, mamy poniedziałek. Halo Focus, ej, co... On jest bezczelny. Mamy poniedziałek i słuchajcie, opowiem wam na dzień dobry o sytuacji, która miała miejsce w piątek. Postanowiłem, że uniknę sobie tych wszystkich kolejek zakupowych, korków pod supermarketami i zrobię sobie objazdówkę po wszystkich sklepach, których potrzebuję się obkupić, typu wiecie, Lidl, Kaufland, jakieś tam inne pierdoły i będzie spokój. I mówię, zrobię to w piątek, będzie fajnie. Nie było fajnie. Słuchajcie, nie było fajnie. Ale nie przez to, że były tłumy. Bo dobra, okej, godziny popołudniowe, każdy wraca z pracy, więc i tak pod supermarketem będą tłumy. Nie, to było nic. Słuchajcie, to jestem jeszcze w stanie przeżyć, naprawdę, bo sobie włączę spokojną muzyczkę w aucie, na ogrzewanie albo klimatyzacja leci, już teraz w sumie bardziej ogrzewanie niż klimatyzacja, bo jest chłodno, ale dobrze, upały mnie wykończył totalnie, nie chcę upałów, dziękuję bardzo, jestem na etapie, chłodek jest dobry. No i wiecie, parkuję, uwaga, pod Kaufem. Myślę, że każdy Kaufland wygląda tak samo, w sensie parking. Jest ogromny, jest dupny. Słuchajcie, aut było po kokardę. Serio? Nie odbieram. Aut było po kokardę. Dobra, mówię, potrzebuję tylko kilka rzeczy, a jeszcze jest u nas w Kaufie taki pasaż, słuchajcie, z jakby... apteką, z jakimś tam operatorem komórkowym, z jakimś tam kioskiem, barem, coś tam. Więc mówię, to przy okazji jak jestem w Kaufie, to sobie skoczę do apteki po kilka rzeczy, będzie pięknie. Dobra, słuchajcie, robię zakupy. Oczywiście tłok jest hiper duży. Dochodzę do kasy. Zobaczyłem, słuchajcie, nie wiem, trzy albo cztery kasy były otwarte i kolejka była naprawdę, tak... Srogo, bardzo srogo. Takie kolejki spotykam przeważnie przed świętami Bożego Narodzenia albo przed Wielkanocą. Mówię, dobra, luz, stoję. Ale nagle patrzę, że kasa numer tam 5, czy 6, czy 8, czy jakakolwiek tam jest, zapala się. No to słuchajcie, mówię, będę pierwszy. No nie byłem pierwszy, bo była jakaś pani, był jakiś dziadzio przede mną, byłem ja. No i tu dochodzimy do sedna sprawy. Ustawiło się ze mną babsko. Babsko z wózkiem. I wiecie co, ja nie mam jakoś tak w manierze albo, nie wiem jak to się mówi inaczej, odwracania się do tyłu, co kto kupił i kto za mną stoi, no ale czuję, że chyba jest srogo, bo się wyładowuje i ta po prostu ta lada się ugina i się wyładowuje. Babki jeszcze przy kasie nie ma, ale już się wyładowuje. No więc myślę sobie... Okej, niedziela niehandlowa, każdy musi mieć jedzenie, ja to jak najbardziej rozumiem, słuchajcie, naprawdę. I coś, czego nienawidzę, stojąc w kolejkach, różnych kolejkach, kto stoi za mną, dyszy mi do ucha, sapie mi, tak wiecie, taka pompa, taki wyziew, taki gorący oddech hutnika się z tego wytwarza.
Nie, ta pani tego za mną nie zrobiła na szczęście. Zrobiła rzecz gorszą, która zdarzyła mi się po raz pierwszy w życiu. I... zen. Słuchajcie, stoimy sobie i babeczka już podjeżdża do kasy, w sensie podchodzi do kasy pani kasjerka, no i tamta pani się kasuje, dziadziu stoi w kolejce, stoi ja i stoi ten babiszon za mną i nagle czuję jeps wózkiem we mnie. Mówię, dobra, nie wiem, może popchnęła nogą ten wózek, może nie sięgnęła do Milky Way'a, którego miała na końcu koszyka. Może tak było. Mówię, zen, mam słuchawki, zen, naprawdę... Maciek, jesteś mistrzem zena, naprawdę. Nie, to się nie skończyło na jednym pchnięciu. Nagle słyszę, jeps, drugi raz, w moją pupcie. Mówię, dobra, do trzech razy sztuka. Jeżeli teraz mnie tyrtnie, to się odwrócę i jej coś powiem. I nagle, słuchajcie, ona tak, nie wiem co to było. Ten wózek jakby tak koło mnie, obok mnie. I tak znowu jeps, nie? No to ja jak taka gondola, słuchajcie, w Wenecji się bujam na tym kanale wodnym. I sobie myślę, kurde. Dobra, odwracam się. Pełen uśmiech i mówię, przepraszam bardzo, byłoby mi bardzo serdecznie i uprzejmie, gdyby pani mnie tym wózkiem nie tyrtała. Na co, słuchajcie, powód, dla którego ona to robiła, był hit. To jest sztos. Nie słyszałem nigdy takiej wymówki i w sumie troszkę jej wybaczyłem. Uwaga, pani się na mnie patrzy i mówi tak. Bo ja tracę swoje zakupy z horyzontu! Ja mówię, no tak, znaczy myślę sobie. Przecież Lada, która popycha te zakupy, ma 8 km i za chwilę dojedziemy do Warszawy nią. Tracimy zakupy z horyzontu. Przecież nikt pani tego nie wykupi. Zen. Dobra, dochodzi moja kolej, się ładnie skasowałem i myślę sobie tak. Boże, zwiewam jej do apteki. Bo zaraz pewnie się zacznie kasować i znowu mnie pieprznie tym wózkiem i dostanę furii. Poszedłem sobie do apteki, kupiłem co miałem kupić, wracam. I teraz nie wyobrażacie sobie, jakie było moje zdziwienie na twarzy. Zdziwienie? I w sumie nie wiem, czy ja się chciałem płakać, czy ja się chciałem śmiać. Nie wiem, co mnie się chciało. Podchodzę do swojego auta, a obok mnie ta baba pakuje zakupy do swojego auta. Zaparkowała centralnie koło mnie! Tak, to była historia z piątku. Ale opanowałem się. Załadowałem swoje zakupy, powiesiłem na haczykach w bagażniku, odjechałem i sobie myślę, babo, jeżeli teraz staniesz za mną na wyjeździe z Kaufa i tyrtniesz mnie swoim autem w moje, to już ci nie odtyrtę tak łatwo, jak było to możliwe. Moi drodzy, nie wiem, ja... Zawsze mnie się wydawało, że najgorszy jest ten oddech, który wychodzi za wami w kolejce, który stoi gdzieś tam, facet, baba, ktokolwiek jest... Nie. Gondola w Andecu, po prostu, no, po prostu, ale opanowałem się, możecie być z nim dumni, opanowałem się i jest dobrze. Słuchajcie, zobaczę na moją ściągę, co ja tu jeszcze mam opowiedzieć. Słuchajcie, jakiś czas temu też byłem sobie w Maczku, z Ulką i z Niedefem, jakiś tam, wiecie, co raz na dwa tygodnie, trzy widzimy się w Maku. Teraz tortilla tzatziki robi hit, ja ją cały czas zamawiam, ona jest cudowna, jest taka, wiecie, napakowana, dobita, taka mięsista, taka super. No i zamówiliśmy sobie to, co zawsze, sobie siedzimy tam, bla, 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 pitu, pitu, szmery, bajery, karuzela się naciąga, karuzela trwa, bajera trwa i te sprawy. No i wiecie, kończy się dobroć, kończy się kanapeczka, kończą się frytki, łódeczki, tak zwane. I Ulka mówi, że poczekajcie, bo to ona sobie coś tam jeszcze domówi, bo obiecała, że weźmie na wynos, bla, bla, bla. Idzie do tego automatu. Wiecie, ten taki automatyczny kiosk, co się tam zamawia, płaci się zbliżeniowo. I my przy tym kiosku zawsze mamy różne hity. Tym razem się nic nie wydarzyło, moi drodzy. Jeszcze. Ale. Ja nie wiem, co ja mam w głowie. W zasadzie totalnie nie wiem, co ja mam w głowie. Natomiast siedzimy tak sobie z Niedefem i gadamy coś tam. I ja w pewnym momencie mówię do Niedefa. A możesz mi na pytanie odpowiedzieć? Słuchajcie, on się na nie patrzy. Oczy wycebulił. Ale jakie pytanie? Mówię, no zadałem ci pytanie. On mówi, nie zadałeś. Ja mówię, a no tak, zadałem ci pytanie w głowie. Uwierzcie mi, że cały mak patrzył się na nas, jak my pijemy z Niedefem. Ulka myślała, że my się śmiejemy z niej. Dopiero jak doszła do nas do stolika, to okazało się, że my się śmiejemy ze mnie z tego, że ja zadaję pytania w głowie. I wy macie na to odpowiadać. Także... Jeżeli ktoś ma ochotę odpowiedzieć na pytanie z mojej głowy, to piszcie w komentarzach, to postaram się wam je zadać telepatycznie. Także tak się kończą przygody w Maku ze mną, zapraszam serdecznie.
może jakaś obiadek, kolacyjka, coś tego szmero bajero. Słuchajcie, kolejna rzecz na mojej liście, tak, ja tak nie wiem, jakoś tak mi... O, powachluje się, chociaż jest zimno, jest 13 stopni, się jest tak ciemno, jest godzina, no 15, no, masakra. Słuchajcie, kolejna opowieść, bardziej to jest rzecz, którą zobaczyłem w sobotę i takiego szamba się nie spodziewałem. Nie jest to szambo literackie, jest to szambo filmowe. W 2017 roku wyszedł film To, It, tak zwany. Horror. Teoretycznie horror. I znajomi mnie bardzo nacisnęli, żebyśmy sobie to obejrzeli, dlatego że w środę, który to jest środa? Tam 11 września, wybieram się na film. Na To, część druga, rozdział drugi, jakkolwiek to sobie nazwiemy. No i tak myślimy, kurde, no wypadałoby to zobaczyć. No bo skoro to jest kontynuacja, jakaś druga część, drugi rozdział, second chapter, czy cokolwiek, czy chapter 2, jakkolwiek to nazwiemy, no to wypadałoby to sobie zobaczyć. W sensie tą pierwszą część. No dobra. Na czosy były, żarcie było, wszystko było. Oglądamy. Nie wiem, ilu z was kojarzy, używa Filmweba. Taka stronka, gdzie się ocenia filmy, które się zobaczyło, które chce się zobaczyć, bla, 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 bla. Jeżeli ktoś ma mnie w znajomych, to pewnie widzi, na ile ten film oceniłem. Ja wam mogę powiedzieć, na ile go oceniłem, tylko nie wiem, czy chcecie. Bo ocena nie jest jakaś mega super. Jest to film, który oceniłem najniżej ever. Po prostu ever. 2. Dostał 2 gwiazdki. Tylko i wyłącznie za to, że aktorzy mają ładny amerykański akcent. W tym filmie nie ma pozytywów. Czytałem opinie i czytałem recenzję. Nie wiem, za co ten film dostał jakieś tam fajne nagrody. Bardzo wysoko oceniany, gdzieś tam był kiedyś przez kogoś. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Dla mnie jest to szambo kinematograficzne. Przysięgam wam, że jest to szambo. Ten film nie powinien być absolutnie w kategorii horroru, bo tam nie ma nic strasznego. Nie wystraszyłem się ani razu, bardziej się śmiałem z politowania i zastanawiam się do tej pory, czy mam ochotę wydać moje ciężko zarobione pieniądze na to, żeby pójść do kina w środę i kupić, znaczy może dla popcornu w sumie pójdę. Popcorn albo na czosy, to jest to. Bo jeżeli dwójka będzie tak słaba jak jedynka, to jestem w stanie wyjść w połowie filmu i to będzie hit, bo... Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, czy komuś ten film podobał. Dla mnie jest to dno. Naprawdę. To nie jest horror. To nie był horror. Ja jestem bardzo wielkim fanem horrorów. To nie był horror. Nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, co reżyser miał na myśli i co wszyscy mieli na myśli, ale do mnie to absolutnie nie trafiło. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem moją szczerą opinią, ale nie. Po prostu it sucks. I tyle. I słuchajcie, ostatni temacik na dzisiaj. Taki pogadanka z Andesem na dzisiaj. Pewnie zobaczycie to wieczorem, tak jak już powiedziałem, na dzień dobry. Ale dla chillu, na dobry tydzień, po ciężkim poniedziałku, bo jak wiemy wszyscy, poniedziałki są fatalne, są najgorsze. Jutro konferencja Apple'a. I jak się zarzekałem, znaczy to nie jest temat, to jest takie mój gdzieś tam, jak to się nazywa, przerywnik muzyczny. Mój przecinek. Jutro konferencja Apple. I jak się zarzekałem bardzo w marcu, że denerwują mnie, podnoszą mi ciśnienie, nienawidzę, hejtuję, ble, 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 ble. Tak, obejrzę konferencję i pewnie wymienię mój telefon, dlatego że mój telefon, słuchajcie, ma już 2 lata. I no wypadało, w sensie on się jeszcze nie, jakoś mega tragicznie nie zachowuje, tak? Wszystko jest z nim jak najbardziej w porządku. Natomiast moja mamuśka ma iPhone'a 6S Plus i wysiadł jej głośnik, więc ja chcę jej zrobić dobrze i chcę jej oddać mój telefon, żebym sobie ja wziął nowy. Wiem, że te 3 aparaty z tyłu wyglądają komicznie, kuriozalnie. Zobaczymy, słuchajcie. Jak wychodził iPhone 6, tak, jak wychodziła 6, to on miał też takie te brzydkie pożycie antenowe z tyłu. To było tragiczne, to było koszmarne, to było po prostu szambo GSM. Jak zobaczyłem na żywo, to się zakochałem i wyglądało pięknie. Więc mam nadzieję, że jak zobaczę na żywo iPhone'a 11 Pro Max S, jak whatever it is i jak to będzie nazwane, to pewnie kupię, bo trzeba, znaczy kupię. Jak też wiecie, kto wchodzi na live, to wie, że mam plan taki sprytny, żeby przejść do Orange'a, bo Orange daje mi więcej internetu w abonamencie. Teraz niestety T-Mobile nie ma jakiejś super rewelacyjnej oferty, nie walczą o klienta, nie starają się, więc odchodzę, mam done, więc idę do Orange'a,
I to pomyślałem, że słuchajcie, po raz pierwszy w życiu wezmę sobie telefon operatora. I będzie to iPhone. Łyk. Dobra, ale tytułem końca. Słuchajcie, jest połowa września, prawie połowa września. O, Czesio, dzień dobry. I strasznie dopadły mnie takie melancholijne wspomnienia z mojego dzieciństwa. Pamiętam moją pierwszą klasę liceum. I to też w sumie trochę przez osoby, które piszą do mnie na WhatsAppie, na Instagramie i w komentarzach, że poszliście do nowych szkół, macie nowe klasy, nie wiecie jak się odnaleźć, nie wiecie jak się zaklimatyzować. Ja miałem to szczęście, że jak szedłem do pierwszej klasy liceum, to nie miałem aż tak nowej klasy, bo 70% klasy to była moja stara klasa. Bo ja byłem w zespole szkół, gimnazjum plus liceum plus podstawówka, więc luz. I powiem wam, że przypomniałem sobie, jakiego ja miałem strasznego doła w pierwszej klasie liceum. Słuchajcie, ja, uwierzcie mi, przez cały wrzesień chciałem się przenieść do zawodówki. Ja byłem w liceum i babeczka z matmy, którą teraz lubię, dzisiaj jak się zobaczymy, heheszkujemy bardzo sympatycznie, bardzo miło, no w liceum dawała w kość, bo ja jestem debilem matematycznym totalnie. I pamiętam, że wrzesień, okres ochronny zawsze jest coś takiego, chyba jeszcze istnieje, że nie można dostać jedynki przez pierwsze tam trzy tygodnie. To ona w pierwszych dwóch tygodniach do mnie, do mojego kolegi powiedziała, że nie martwcie się, ja wam wpiszę jedynki zaraz po tym okresie ochronnym. Także ja, słuchajcie, tam nie wiem, 15-16 września miałem już dwie banie z matmy na dzień dobry. Do tego doszła bania z chemii, pamiętam, i ogólnie byłem zdołowany i byłem przybity tym wszystkim, że się nie nadaje do liceum. I że nie. I wy też takie wiadomości piszecie, może nie tyle o nauce, że macie banie, że nauczyciele, że natłok materiału. Wiadomo, liceum zawsze ma natłok materiału i to się nie zmieni, bo tak ma być po prostu. Natomiast piszecie do mnie o tym, że się nie możecie zaklimatyzować, nie macie znajomych, nie macie przyjaciół, nie wiecie jak się macie zachowywać. Słuchajcie, bądźcie sobą. Bądźcie sobą, a na pewno kogoś znajdziecie. To trochę dziwnie brzmi, że kogoś znajdziecie, ale wiecie, nawiążecie jakąś relację na spokojnie. Nie ma nic gorszego w udawaniu, w sensie w udawaniu kogoś, kim się nie jest na pokaz. W sensie, wiecie, nie wiem, typu o, jestem taka luźna, w ogóle się nie będę uczyła, jestem tam ją, a w domu zakuwasz i masz same piątki, potem klasa cię nie lubi, bo a, to jest ta, która ma zawsze same piątki, a mówi, że nie, ja się nie uczyłam. Nienawidzę takich osób. Nie róbcie tak. Bądźcie sobą, a będzie dobrze. Trzymam za was mocno kciukasy, żeby was ten dół wrześniowy, licealny, technikualny, tudzież zawodówkowy, bo różne kierunki wybieracie, nie dopadł, żebyście się czuli dobrze, żebyście mieli mnóstwo przyjaciół, prawdziwych przyjaciół i fajnych znajomych. No i żebyście sobie radzili z tą nauką, bo słuchajcie, nie zaczynajcie roku od dwóch bań z matmy i z chemii. To była tragedia. Mamusia tam, wiecie, moja, okej, spoko, no, nigdy nie miałem jakiegoś, wiecie, problemu z tym, że mam banie, to, nie wiem, jakaś kara, jakieś niewychodzenie z domu, czy... Nie, moja mamusia była raczej lajtowa pod tym względem i kochała mnie bardzo i wiedziała, że pewnie i tak zdam, bo jak trzeba, to się przyłożę, a mnie się nie chciało uczyć. Słuchajcie, absolutnie mnie się nie chciało uczyć w liceum. Uczyłem się tylko z tego, co lubiłem, tak naprawdę, więc wiecie, angielski, polski, historia, WOS, geografia. I na tym się moja chęć do nauki kończyła. No i może biologia, że tam gdzieś trochę. No, także będzie dobrze. Też miałem doła, ale wyszedłem z tego. Dać radę. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć tego vloga. Nawet nie wiem, ile on trwa. Czekajcie, sobie zerknę. O! I znowu ja nie wiem, słuchajcie, i znowu 20 minut pitole. To jest niemożliwe. Dobra. Ja sobie zapisuję na kolejnego vloga kolejne tematy, które gdzieś tam się u mnie wydarzą. Pewnie wam opowiem o konferencji Apple'a, pewnie wam opowiem o filmie To część druga. Jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie zobaczy w sensie mojego vloga. Jeżeli nie, to ja nie zmuszam, ale możemy się razem pochillować. Także, słuchajcie, kończący łyk kawki. Kawkie. No i co, oparcie delikatnie się wąs podciął, już nie haczę o ten, o kawę. Także lovkie, kiskie, besoskie, mam nadzieję, że wam się vloga spodobał. Był ze mną papuś, ściągawa, kawa, telefony, wszystko ze mną było. Trzymajcie się, cześć, do następnego, a ja idę ogarniać swoje życie dalej, bo mam dużo. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jutro się pojawi first look Simsów, bo jutro teoretycznie wychodzą Simsy i to jest ta część, która ma być najciekawsza dla mnie. W sensie, widziałem trailer gdzieś tam Simsów i powiem wam, zapowiada się najbardziej kusząco. I tak najbardziej wciągająco. Mam nadzieję, że tak będzie.
I dajcie też znać od razu w komentarzu, nie wiem, czy pod First Lookiem jutro, czy w komentarzu we vlogu dzisiaj, czy oprócz First Looka, takiego dwuodcinkowego, wiadomo, kas i obiekty, plus jakieś tam pół godziny rozgrywki, chcecie zobaczyć nową serię. W sensie, mam pewien pomysł i zamysł na serię First Lookową na, nie wiem, 8, 10, 15, 10, nie wiem, 2, 3, 4 odcinki. Jest plan, jest pomysł, zobaczymy. To będzie zależało od Was, czy macie ochotę to oglądać, bo wiem, że macie dużo nauki w szkole, dużo innych obowiązków pozalekcyjnych, także ja i tak sobie ten dodatek ogram, ale mogę to zrobić z Wami. Także moi drodzy, już teraz naprawdę kończę. Lowki, kiski, besoski, kawunia jest, wszystko jest, także dziękuję, że byliście, a ja idę się ogarniać. Także trzymajcie się, cześć, pa!